Dzień dobry, oglądacie Rozmowy Strajku, specjalna dyskusja na koniec 2019 roku, początek 2020 w redakcyjnym gronie Małgorzata Kulbaczewska-Figat, Maciej Wiśniowski i Bojan Stanisławski. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co się w ubiegłym roku wydarzyło, a co będzie lepszego w roku następnym, jeśli takie tematy się znajdą. Kochani, co będzie się działo w pierwszej połowie roku 2020 i czy w Polsce zmieni się coś na lepsze? Jak wam się wydaje? Maciej, może zacznijmy od ciebie. To jest dobre pytanie w tym sensie, że odpowiedź jest prosta. Nic się nie zmieni albo zmieni bardzo niewiele w sposób, jeśli już jakiś niezauważalny bądź lokalny, punktowy. Nie zmieni się w tym sensie, że rzeczywiście pierwszą połowę roku będą determinowały wybory prezydenckie, czyli kampania będzie bardzo podobna albo jeszcze gorsza niż ta, która była przy wyborach parlamentarnych. A zatem niemerytoryczna, niekulturalna, chamska i niczego nie wnosząca, nie odpowiadająca, mówiąc inaczej, na żadne pytanie, które stoi w tej chwili przed Polską i przed również światem, jeżeli to w taki sposób ujmować. Jedyne, co we mnie właśnie budzi jakąś iskrę nadziei, to jest to, że liczę na pewien ruch niezadowolenia ze strony ludzi pracy najemnej, bo nie będzie się polepszać z całą pewnością, a myślę nawet, że będzie się zauważalnie pogarszać i to już zmusi do aktywności. Okej, tylko że czy ludzie pracy najemnej mogą liczyć na jakąś reprezentację, która pomoże im artykułować swoje żądania, która też pchnie ich w jakimś produktywnym kierunku? Ponieważ miałam nasze takie wrażenie, że w 2019 roku najbardziej skutecznie wrzutki związane z ludźmi pracy najemnej organizowała właśnie partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy wy to jeszcze pamiętacie, ale o płacy minimalnej najbardziej konstruktywną, najbardziej ożywioną dyskusję mieliśmy w Polsce w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi, kiedy to prezes Kaczyński sam powiedział, że tą płacę trzeba podnosić, a jeżeli komuś z drobnych przedsiębiorców nie pasuje płacenie 3000 zł, to może po prostu czas zamknąć ten biznes. Tak, może nie każdy się nadaje, żeby być przedsiębiorcą. Tymczasem czy lewica, czy związki zawodowe, które mamy, są gotowe tutaj występować bardziej skutecznie, bardziej jakby sugerować ludziom pracy, co mogliby zrobić i też wysłuchiwać głosu samych ludzi pracy? Bo Jan, jak myślisz? Ja myślę, że to jest niestety jak na razie fikcja. To znaczy nie bardzo widzę w tej chwili jakiekolwiek kanały komunikacji, nie mówiąc o porozumieniu, pomiędzy strukturami czy parlamentarnymi, czy nawet dużymi organizacjami związkowymi. Jeżeli chodzi o te drugie, no to powiedzmy jeszcze ta architektura ich funkcjonalności, no to czasem musi je do jakiejś aktywności właśnie takiej, o której ty mówisz, czyli reprezentowanie ludzi pracy najemnej. Natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, w jaki sposób sytuacja miałaby się rzeczywiście jakościowo zmienić. No, sytuacja obecna, czyli jakaś taka koślawa reprezentacja interesu mało zarabiających, czy tam powiedzmy bardziej wykluczonych ekonomicznie, no jest w jakimś takim bardzo ograniczonym stopniu realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. No i oczywiście ona jest realizowana, przynajmniej według mojej oceny, no demagogicznie, no to znaczy po to, żeby utrzymać ten szeroki elektorat. Natomiast myślę, że tak, Maciej ma rację, nie będzie się poprawiało. Nie będzie się poprawiało dlatego, że nie ma żadnych przesłanek. To znaczy nie da się na dłuższą metę uprawiać takiej polityki w totalnym rozkroku. Znaczy z jednej strony mamy obniżanie podatków, z drugiej strony mamy zwiększanie wydatków. To myślę, że no jedna kadencja, no dobrze, może półtorej, ale dłużej to na pewno się nie da. Po prostu fiknie, no, zwyczajnie, matematycznie. Natomiast no nie mam też żadnych przesłanek, żeby sądzić, że tutaj czy związki zawodowe, czy te partie, które tworzą tę koalicyjną lewicę w Sejmie, no nagle coś tutaj zrobią.
zrobią, no, że coś się stanie przełomowego, co no, spowoduje przewartościowania w ogóle jakieś tam polityczne czy socjalne. Oczywiście coś takiego może się wydarzyć i ja bym sobie bardzo tego życzył, natomiast myślę, że jeżeli to się zdarzy, to będzie to zupełnie poza tym zasięgiem jakiegokolwiek planowania. Może okay. to być jakiś wybuch niezadowolenia. Zatrzymajmy się na tym scenariuszu, w którym PiS-owi przestaje się domykać budżet, bo tak rozumiem twoją wypowiedź, w którym okazuje się, że nie da się z jednej strony redukować wpływów z podatków, nie da się nie wprowadzać progresji podatkowej, a z drugiej strony dawać ludziom jakieś kolejne świadczenia. Co wtedy PiS zrobi? Jak wam się wydaje? PiS wtedy, w związku z tym, że chleb będzie się kończył, no, będzie musiał uciekać w igrzyska. To kto będzie następny? Byli uchodźcy, była społeczność LGBT? No nie, no będą... Ekologizm. Albo po prostu będą liberałowie najnormalniej w świecie. To znaczy pójdzie to logiczną konsekwencją tego, że w tej chwili wypomina się im liberałom, czyli Koalicji Obywatelskiej, co oni robili tam w 80 roku. Czyli, no, przepraszam, po 90 roku, zasadnie. I pójdą za tym konkretne już ruchy poprzez struktury podporządkowane przez PiS-owi wymiaru sprawiedliwości, czyli poprzez prokuratorskie. I tak to mniej więcej, tak to sobie wyobrażam. Natomiast jeszcze na chwilę chcę wrócić do Lewicy i do związków zawodowych. Jeżeli Legia Cudzoziemska miała hasło maszeruj albo gin. Lewica i związki zawodowe powinny sobie wziąć na sztandar słuchaj ludzi pracy albo gin. Zdechną, jeżeli nie będą słuchać ludzi i reprezentować ich interesu, bo to jest słuchanie to jest tylko jedna bierna, że tak powiem, i dość mało efektywna forma. No tak, tylko tu jest jeszcze problem taki dodatkowy, bo ja jestem skłonny założyć uprzejmie, że w tej lewicowej, w tym lewicowym konglomeracie, no, który tutaj mamy i w Sejmie, i poza Sejmem, jest bardzo dużo ludzi, którzy nawet chcieliby tego głosu ludzi pracy najemnej, czy jak zwał, tak zwał, chcieliby wysłuchać. Tylko że on musiałby zostać gdzieś wyartykułowany, no, musiałby powstać jakieś miejsce, jakiś ośrodek, jakiś kanał, no, musiałby powstać jakaś tuba, którą on będzie wyrażany, gdzie można by to rzeczywiście zbierać i w jakiś sposób. I do tego jest potrzebne porozumienie właśnie pomiędzy tymi strukturami politycznymi, strukturami niepolitycznymi, no i w ogóle tym całym światem pracy. Jak na razie mamy do czynienia z pełną atomizacją, to znaczy tutaj jest naprawdę... Jedna tylko uwaga, znaczy w momencie, ty masz rację, w momencie, kiedy powstanie ta tuba, czyli jakaś struktura, ona ujawni natychmiast bez potrzeby istnienia związków zawodowych w dotychczasowej swojej formie i kto wie, czy nie będzie największym uderzeniem w stronę lewicy parlamentarnej. Mówiąc krótko, ona przejmie, jak gdyby, znaczy ma szansę przejąć całą lewicową narrację, niezadowolenie oraz miejsce na scenie politycznej. Na razie wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to, że zanim świat pracy się jakoś zorganizuje, to zostanie mu podrzucony kolejny temat zastępczy i ty obstawiałeś, że to będą liberałowie, którym można faktycznie zarzucić bardzo dużo i ludzie pracy faktycznie mają mnóstwo powodów, żeby być na nich wściekli. Ale ja się obawiam, że sugestia Bojana, że to jednak będzie ekologizm, jest o tyle bardziej prawdopodobna, że Prawo i Sprawiedliwość szukało sobie zawsze wrogów, których w sumie samo sobie tworzyło, tak? Bo uchodźcy do Polski nie dotarli w ostatecznym rozrachunku. Społeczność LGBT jest, ale przypisano jej jakieś siły sprawcze, których ona nie posiada i w ogóle jakieś zamiary, których ona nigdy nie artykułowała. Jakąś inżynierię społeczną, jakąś w ogóle tutaj chęć... I potęgę. Chęć w ogóle zmiany orientacji seksualnej obywatelek i obywateli i jeszcze tak, i demoralizowania dzieci. No litości, nikt nie miał nigdy takich ambicji. No i też dlaczego? Nie jest to możliwe. No to inna sprawa, tak? Jeżeli jest to w ogóle niewykonalne. Więc ja bym raczej była skłonna uwierzyć, że skoro już Kościół katolicki dał hasło do ataku na ekologów, skoro już znalazł zwolenników wśród prawicy, to że to będzie kolejny wróg wyimaginowany. To jest wszystko jest możliwe, dlatego że Maciej ma rację, że to na pewno pójdzie, że na pewno no, kierunek będzie ten sam, czyli igrzyska, a to jest kierunek, który jest ćwiczony przez prezesa państwa od początku minionej kadencji. To znaczy polityka jako
no, jakaś, powiedzmy, taka ogólnie biorąc gra interesów, no to została odłożona gdzieś tam na półkę i w centrum przestrzeni publicznej została ustawiona taka zardzewiała huśtawka i to jest huśtawka, na której się rozhuśtuje emocje społeczne. No i to tam jest... I oczywiście no, to się zaczęło nie od dzisiaj i nie od wczoraj, bo to jeszcze, jeżeli chodzi o Polskę, no to można się cofnąć tutaj chociażby do Smoleńska, bo to już od tego momentu, od 2010 roku jest będzie to ćwiczone. 10 lat. Tak, to już 10 lat, 10 lat jubileusz, tak. Jubileusz właśnie. 10 tak. lat nieustannego kręcenia gównoburzy, jak to by powiedzieli nasi współredaktorzy bardziej biegli w mediach społecznościowych. Otóż to. Ale jednak ja chciałam zwrócić uwagę na to, o czym ty wcześniej mówiłeś. No, obiektywnie, ekonomia przestanie grać w jednej drużynie z PiS-em. Tak, ale PiS wtedy zacznie mówić tak, że okej, my przegrywamy teraz, będzie trzeba wdrażać na przykład jakieś programy, które są niepopularne społecznie, albo będzie trzeba odwracać jakieś na przykład te umiarkowane reformy, powiedzmy, prosocjalne. No ale to ja mam przekonanie graniczące z pewnością, że propaganda pisowska będzie mówiła, że owszem, my musimy tutaj w tej chwili przeprowadzić jakieś nieprzyjemne ruchy, ale bądźcie wdzięczni, że to my je przeprowadzamy, bo gdyby Tusk je przeprowadzał, to dopiero byście zobaczyli. No i to myślę, że to będzie mniej więcej to samo, co widzieliśmy tutaj na przestrzeni tych ostatnich pięciu lat, czy tam prawie pięciu, bo i nawiasem mówiąc, wybory prezydenckie, o których rozmawialiśmy tutaj na początku, one to przypieczętują jeszcze bardziej, bo przecież jest oczywiste, że wygra Andrzej Duda, bo kto by nie został kandydatem lewicy, no to nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób poważnie mógł zagrozić. Jedyne co, to mogą być igrzyska. No jakie mogą być igrzyska przy okazji wyborów prezydenckich? Czyli czy myślisz, że chociażby elektorat PiS uwierzy choćby w taką narrację, że musimy wybrać Dudę, bo Duda będzie nas bronił przed Unią Europejską, która wymusi na nas jakieś tutaj ekologiczne ruchy, na które my wydamy pieniądze, które moglibyśmy wam dać. Elektorat PiS uwierzy we wszystko. Dlatego, że elektorat PiS według mojej oceny w 70 kilku procentach składa się z wyznawców prezesa państwa. No i jeżeli ktoś już traktuje te, powiedzmy, okoliczności polityczne jak, no powiedzmy, jako takie parareligijne, no to myślę, że bardzo długo jeszcze będzie można eksploatować to i będzie można wdrażać nawet jakieś takie, będzie można stosować ruchy polityczne, które wcale nie będą miały takiego legendarnego, umacniającego, jednoczącego elektorat efektu jak 500+, na przykład. Tym bardziej, że jeszcze wzmacniając ten ogólny pesymizm, który przebija obiektywnie z naszych wypowiedzi, jednym zdaniem to przeleciało w twojej wypowiedzi, Kościół. Kościół gra i będzie grał, wdając się przewidzieć przyszłości, z PiS-em. Poparcie Kościoła, ja bym go nie lekceważył. Co najmniej nie lekceważył, a kto wie, czy nie należałoby powiedzieć, że jest to jeden z ważniejszych elementów w każdej kampanii wyborczej, w ogóle w polityce PiSu. A oni będą grali przecież z nimi, bo mają w zamian różne profity, jeśli nie te, które już były, to te obiecane, czyli będzie prędzej czy później. Będzie będzie zakaz aborcji, albo przynajmniej dyskusja o niej. Będzie zakaz jakiejkolwiek propagandy, oni tak to nazwą, propagandy LGBT w sensie prawnym. W ogóle nie będzie można na tym rozmawiać. To będzie karane. No i tak dalej. To tego się obawiam. Maciej, Andrzej Duda wygra wybory, też jest takiego zdania jak Bojan? Myślę, że wygra wybory, ale wygra wybory w taki sposób, że to będzie nosiło w sobie ziarno upadku. Albo wygra w drugiej turze, dopiero, co będzie już klęską, albo podczas tej kampanii wyborczej, a już teraz wiemy, że Andrzej Duda jest człowiekiem niemedialnym, jak to powiedzieć delikatnie, nie porywającym tłumów swoją wybitną inteligencją i osobowością. Mówiąc krótko, są wszelkie szanse, że wygra i ostatecznie się kompromituje. Ja tylko chcę powiedzieć, że to oczywiście jest takie prawdopodobieństwo. I ja myślę, że to jest nawet wysokie prawdopodobieństwo, tylko że to nie znaczy, że to coś zmieni. I to jest, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to wszyscy jak gdyby spróbowali pojąć. Bo zwróćmy uwagę na to, co się stało w wyborach parlamentarnych tych ubiegłorocznych. Przecież oczywiście największym przegranym tych wyborów parlamentarnych był antypis, ten taki establishmentowy antypis. Ale
pewnym przegranym był też prezes państwa, któremu Jarosław Gowin i Ziobro wierzgnęli jednak, co przy poprzednich wyborach z 2015 roku to było nie do pomyślenia. I to było widać przy tej ustawie emerytalnej, że no, Prawo i Sprawiedliwość, prezes państwa, no, musiał wycofać tę ustawę w ogóle z obrotu parlamentarnego ze względu na to, że mógł po prostu przegrać to głosowanie. W związku z czym oczywiście pozycja prezesa państwa, tak samo jak pozycja Andrzeja Dudy, może słabnąć, ale jeżeli nawet mówimy o drugiej turze, kto mu może realnie zagrozić w drugiej turze? Szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że a propos igrzysk, to mógłby mu zagrozić Grzegorz Braun, jeżeli by on wygrał wybory w Konfederacji, dlatego że Grzegorz Braun jest człowiekiem, który no, ma jedną charakterystyczną cechę, czyli ostentacyjną pobożność. I myślę, że mógłby rzeczywiście stanąć w szranki tutaj z Dudą i może do drugiej tury przejść. Ja sobie oczywiście myślę, że byłby to straszny cyrk, ale w takim kierunku to byłby straszny, ponieważ... Tak, słuchajcie, że jeżeli oceniliśmy elektorat PiS jako takich wyznawców prezesa, którzy zrobią wszystko, co im ci kapłani religii smoleńskiej, religii pisowskiej powiedzą, to czy nie ma podobnych odczuć również w obozie przeciwnym? Czy to nie będzie tak, że jeżeli Platforma, Koalicja Obywatelska wystawi już Małgorzatę Kidawę-Błońską i zacznie mocniej kampanię, czy tam nie będzie mobilizacji w podobnym duchu? Myślę, że będzie mobilizacja w bardzo podobnym duchu. I nie widzę przesłanek, że miało być inaczej. Dobrze, to i wtedy co z kandydatem lewicy lub kandydatką, którego ciągle nie znamy? Czy w ogóle mnie to strasznie niepokoi, że w ogóle nie mamy żadnego nazwiska po tej stronie, bo w pierwszej chwili, kiedy padły te sugestie, że to będzie koniecznie kobieta i pojawiły się takie nazwiska na giełdzie, które są znane nam jako lewicowym dziennikarzom, ale myślę, że odbiorcom raczej niekoniecznie, to ja byłam zaniepokojona, ale teraz, kiedy nie mamy żadnego nazwiska, co więcej, mamy masę sygnałów, że ten nie chce, ten woli być premierem, ten w ogóle nie jest zainteresowany stanowiskiem prezydenta, to ja jestem zaniepokojona jeszcze bardziej, bo przecież lewica wiedziała, że te wybory są zaplanowane właśnie na ten 2020 rok i trzeba będzie kogoś zaproponować. Co lewica może zrobić teraz, żeby jeszcze ratować sytuację? Na razie lewica rzeczywiście robi wszystko, żeby pokazać swoje dezinteresowanie wyborami prezydenckimi jako takimi. I twoja irytacja jest dla mnie zrozumiała i ja ją podzielam. Wszystkie nazwiska, które padają w plotkarskim przecież aspekcie, no, są, jakby to powiedzieć, ja je przynajmniej oceniam jako niespecjalnie poważne. Myślę, że lewica świadomie odpuściła sobie te wybory, koniec. Nie wierzę nawet w coś takiego, wystawi dobrego kandydata, który zbierze więcej niż 14%. Tak, 20% na przykład. I to będzie wtedy sukces, dalszy ruch w górę. Myślisz, że nawet w taki scenariusz oni już nie wierzą? Myślę, że nawet w taki, znaczy nie tyle nie wierzą, ile po prostu oni umyślnie mówią, odpuścimy sobie. Do tej pory, do maja sobie odpuścimy, zrobimy tam jakieś ruchy w ogóle, żeby coś, a później będziemy zbierać siły. Ale do czego zbierać siły? Myślę, że tak. Jeżeli już, to pewnie do następnych wyborów. Ja szczerze mówiąc żadnych tych plotek nie znam, więc jestem trochę uboższy w wiedzę, ponieważ nie śledzę tego w taki ostrożny sposób. Ja nie wiem, czy oni sobie odpuścili, ale myślę, że te takie uskoki związane z wyborami prezydenckimi, no, mogą być związane po prostu z tym, że nikt nie chce spalić swojego nazwiska. No. Bo przegrał. Bo trudno powiedzieć, w jaki sposób przegra, czy to będzie 10%, czy to będzie tam właśnie 14, czy 20, no nie wiem, no ale na pewno nie będzie to kandydat wygrany. W sensie na pewno nie ma żadnych podstaw, żeby sądzić, że może tutaj w jakiś realny sposób, że ja nawet nie mam pomysłu, kto by to mówił, no Kwaśniewskiego wystawią jeszcze raz, no to nie bardzo sobie to wyobrażam. Bez flaszki Głudzia jest już nikim. No. Więc... A gdyby jednak Zandberg wystartował, to ile byś mu dał procent w takiej sytuacji? W wyborach? Gdyby zdecydował się startować. Może z 10, może z 12. No nie mam pojęcia. No, ja zresztą, słuchajcie, mi się wydaje, że to jest trochę takie wróżenie z fusów. No zobaczymy. Wystawią, będziemy oceniali. Nie wystawią, będziemy też będziemy oceniali. Też będziemy oceniali, bo taka jest nasza praca. Tak. Natomiast ja, no, niezależnie od tego, co się stanie, to znaczy, czy będzie kobieta, czy będzie mężczyzna i czy będzie to kandydat jakiś stosunkowo przytomny, czy nie, bo taka opcja też jest, obawiam się, na stole, to
to jeżeli chodzi o architekturę polityczną, niczego niestety tutaj nie zmieni. No, ja, jeżeli chodzi o Lewicę, no to mam tylko nadzieję, że wystawią takiego kandydata, który nie zaszkodzi przyszłości ich parlamentarnej. No, to byłoby optymalne, ale no, zobaczymy. Co, słucham was i naprawdę odechciewa mi się mieszkać w Polsce, bo tutaj w zeszłym roku jednak mieliśmy większe nadzieje, też w związku z tym wejściem Lewicy do parlamentu, a tymczasem tak mówicie, że tutaj nie, no, ale ja myślę, że to się nie da. Weszła do parlamentu. Nie, no, oczywiście, że dobrze, no mamy już za sobą te 4 lata bez Lewicy, które były też strasznym przeżyciem i nie chcielibyśmy, żeby się powtórzyły. Słuchajcie, no zmieni się cokolwiek na lepsze w tym 2020 roku, czy nie, kompletnie nie? Na lepsze według mnie nic się nie zmieni. Znaczy to pytanie, co znaczy na lepsze? Bo to jest bardzo zniuansowane teraz takie... No tak, ale ty Bujan dzielisz włos na czworo, a my to, znaczy ja muszę odpowiedzieć krótko, niewiele, znaczy nic się nie zmieni, to już wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku. Ja tylko bardzo liczę na to, że na przestrzeni tego roku przyszłego lewica parlamentarna i pozaparlamentarna zrozumie jedną rzecz podstawową. Jeżeli ona będzie pracować na swoją słabość, to przegra nie tylko ona, bo to mnie jakby mało interesuje. Przegra całe lewicowe, prospołeczne już nawet mówiąc, tak, myślenie w tym kraju na kolejne. Mało tego, przegra w ogóle jakiś pomysł na sensowną, realną opozycję antypisowską. Dlatego, że ani Platforma Obywatelska, ani Platforma Obywatelska z przystawkami nie zaoferuje nic innego poza tym, co zaoferowała dotychczas. I wiadomo, że to już się nie sprawdzi na dłuższą. Znaczy, nie wiem, no coś by się musiało wydarzyć wielkiego, ale no nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić w ogóle, co by to mogło być, co nagle porwie masę i tutaj to już teraz nie Schetyna, tylko ten Siemoniak, no właśnie. Więc no nie ma, jeżeli lewica rzeczywiście to prowadzi do jakiegoś takiego poważnego błędu, który będzie ją kosztował bardzo poważny utratę zaufania społecznego i będzie ją kosztował jakieś kilka procent przy okazji następnych wyborów, czego jej oczywiście nie życzę, to wszyscy na tym stracimy. No. Tak, i nie ma wątpliwości, że no, stracą na tym również ci, którzy no, nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że no, jedyną realną nadzieją na jakieś pokonanie PiS-u w jakiejś perspektywie, no, to jest umacniająca się lewica. A myślisz, że tą siłą, która nie zacznie korzystać na słabości lewicy, na braku pomysłu po stronie liberałów, nie może być prawica skrajna? Nie obawiam się. W jakiejś części może, ale prawica skrajna osiągnęła w tej chwili to coś, co nazywamy konfederacją, czyli tę taką koalicję tych różnych sekt prawicowych i osiągnęła koło parlamentarne. Myślę, że jeśli wszystko będzie szło w tym kierunku, w którym idzie, no to może osiągnąć klub. To będzie klub, który będzie miał tam poniżej 10%, nie wiem ile dokładnie, tak sobie wyobrażam. No i to będzie wszystko, no. I oni będą mogli to swoje małe show w jakiś sposób tam konsumować co jakiś czas. Oni są w tym nieźli. Oni to są, trzeba powiedzieć, że to rzeczywiście sobie dają z tym radę i byli bardzo aktywni. Od momentu, kiedy to koło powstało, no to oni tam co chwilę robili, a to konferencję prasową, a to jakieś tam hece tu przed jakimś, a to przed pomnikiem, a to przed jakąś inną, a to jakieś demonstracje, a to tam Jacek Międlar, a to jakieś, no więc no oni cały czas mają materiał, który mogą tutaj rzucić, który mogą spokojnie rozprowadzać po przestrzeni publicznej. No i mają swoich fanów. No i ci fani, oni są oczywiście obecni w różnych tam takich, na różnych platformach, czy to YouTube, czy jakaś tam inna. No i oni są mobilizowani, ale ich jest tylko określona ilość. To znaczy ja nie bardzo sobie wyobrażam, że oni są w stanie wyjść poza... Więc właśnie, otóż nie podzielam twojego optymizmu, ponieważ boję się, że może dojść do momentu, kiedy Konfederacja, podkręcając swoją narrację, zmusi PiS do wyścigu. I PiS na to pójdzie chętnie, bo tam są, jakby to powiedzieć, potencjalni neokonfederaci, załóżmy, tak to nazwijmy. I PiS to chętnie podejmie w narracji, a później być może w działaniu. I to jest, zdaje się, ten moment, który nam się jawi przed oczami, kiedy pojawiają się głosy o faszyzacji. Ale ja nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, na co PiS jeszcze może sobie pozwolić. To znaczy, Polska znajduje się w tej chwili w stanie izolacji międzynarodowej, takiej, jakiej no nie zaznała od nie wiem kiedy. No, od 1939 roku. No nie wiem, nawet jeżeli wziąć w ogóle całą historię nowożytną państwa polskiego, od 1918 roku, no nie bardzo wiem,
wiem, kiedy jeszcze taka okoliczność jak w tej chwili występowała. Więc jeżeli oni by rzeczywiście zaprzęgnęli do swoich tych igrzysk jeszcze jakieś takie prawicowe ciumciurumciu, które by tutaj mogli, mogliby jakoś tutaj rozgrywać, no to oczywiście byłoby to niebezpieczne i byłaby to na pewno kolejny krok w stronę faszyzacji przestrzeni publicznej, ale no to by już ich, no wiecie, to już nikt z nimi nie będzie gadał. No. To już ja nie bardzo sobie wyobrażam, kto jeszcze tutaj w ogóle w jakikolwiek sposób zechce ich jakoś wesprzeć, w ogóle kolegować się z nimi. No. Dobrze, to wprowadźmy na koniec do przestrzeni publicznej jakieś konstruktywne postulaty. Jedna rzecz, którą byście poradzili posłom lewicy, ale jakby jaki projekt ustawy mogliby wnieść posłowie lewicy, którego byście od nich oczekiwali? No to są moim zdaniem trzy tematy, którymi bezwzględnie natychmiast trzeba się zająć. To jest tak, służba zdrowia, emerytury i umowy śmieciowe. To znaczy, jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, no to wiemy, że w okresie poprzedniej kadencji zapisowskiego rządu to zatrudnienie śmieciowe wzrosło. Tak. Jest więcej umów śmieciowych niż było, chociaż oni zapowiadali walkę z tym. Jeżeli chodzi o ubóstwo, no to ono również wzrosło, przynajmniej statystycznie biorąc. W związku z czym tutaj widać, że 500+ i pozostałe te jakieś takie transfery socjalne, one tego nie załatwiają. Załatwiają jakieś tam jakąś część sprawy, ale no nie powstrzymują tego trendu. Załatwiają potrzeby. Załatwiają jakieś, tak. Załatwiają potrzeby. No oczywiście tam, jeżeli chodzi o kwestię podwyższenia płacy minimalnej, no to jest na przykład ruch w tym sensie no, lepszy, ale też nie załatwiający sprawy ewidentnie, jeżeli wskaźnik wzrósł. No i służba zdrowia, która no, znajduje się w tej chwili w stanie jakiejś agonii, którą oczywiście można będzie przedłużać, bo tutaj można różnego rodzaju manipulacje stosować. Natomiast no, w Polsce nie ma lekarzy. W Polsce nie ma pielęgniarek, no i zaraz nie będzie nauczycieli też. To jest kolejna rzecz. Więc wydaje mi się, że to są te obszary, w których lewica spokojnie może zacząć działać. Ja jeszcze bym dodał czwarty projekt ustawy, który się nazywa likwidacja IPL. Szkody, które polskiej mentalności ta instytucja i jej narzucona polityka historyczna przyniosła, są po prostu niepowetowane. Rzeczywiście historia ustąpiła miejsca polityce historycznej i to, co wyczynia ta struktura pod rządami PiS-u, choć wyczyniała takie same rzeczy pod rządami również PO, no są naprawdę, wymagają natychmiastowych rozwiązań, czyli rozwiązania tego pod nagłą cholerę. Koniec. Umowy śmieciowe, rozwiązanie IPN-u, sanacja w służby zdrowia, sanacja w dobrym znaczeniu, nie tym przedwojennym, i uzdrowienie rynku pracy, walka z ubóstwem. To wielkie tematy, które były w programie Lewicy na wybory parlamentarne. Warto, żeby teraz z jeszcze większą siłą wróciły do tego lewicowego dyskursu. Nawet jeśli moi rozmówcy i chyba ja też, kiedy takich słucham, dochodzę do wniosku, że rok 2020 nie będzie najlepszym rokiem historii Polski. Ale może się mylimy. No, zobaczymy. Pewnie już w naszych publikacjach będziemy komentować na bieżąco to, co się dzieje. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Wam za uwagę. Zachęcamy do subskrybowania kanału, komentowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami i do zobaczenia w następnym odcinku.